Cześć i czołem. Jak już mamy korpus, to fronty, które trzeba zamocować do naszego korpusu, no muszą być na zawiasach. Raczej inaczej się nie da, ewentualnie taśmą klejącą, ale nie da się. Słuchajcie, w jednym z moich filmów kiedyś tam pokazywałem, że można w dosyć prosty sposób, tylko trzeba mieć jednak troszkę wprawy i dosyć długo to trwa. Zamocować zawiasy w korpusie szafki kuchennej. Tam to pokazywałem tylko i wyłącznie na przykładzie i tam było bez szablonów. A tutaj z racji tego, że ja od dawien dawna współpracuję z firmą Wolfcraft, pozdrawiam wszystkich, całą ekipę. Wszyscy o tym wiecie, ja zawsze o tym otwarcie mówię. Podesłali mi do testów taki fajny komplet. Fajny, niefajny. Kurczę, powiem wam szczerze tak, nie lubię tego słowa fajny, jak ktoś w pierwszych dwóch minutach już się wypowiada fajny. Ja tym kompletem już sobie troszkę pracowałem, można powiedzieć poza kamerą tutaj w moim zaciszu warsztatowym i muszę wam powiedzieć, że naprawdę to słowo fajny jest uzasadnionym słowem i mogę w 100% się pod tym podpisać. Dlaczego? Dlatego, że mamy w tym zestawie praktycznie prawie wszystko. Rozmawiałem z ekipą z Wolfcrafta. Pozdrawiam Mariusz. Kojarzysz może rozmowę. Tutaj była rozmowa, że jednej rzeczy jednak w tym tutaj mi brakuje, ale o tym powiem w dalszej części. Co mamy tutaj w tym zestawie? Jeżeli mi się nie będzie coś w tym zestawie podobało, to ja wam o tym powiem, bo nie wszystko mi się podoba z Wolfcrafta. Ja zawsze o tym otwarcie staram się mówić. Z tym, że tak, mam jeszcze poprzedni zestaw, też jest ok, ale trzeba nad nim dużo więcej popracować. Tutaj w zestawie mamy takie dwie podkładki, które są dystansami i szablonami jednocześnie. Wsuwamy je po prostu między korpus a nasz front, dociskamy i ewentualnie musimy sobie tylko ustawić w taki sposób, ale to pokażę też za chwilę. Do tego mamy jeszcze wiertło z prowadzeniem do zawiasików, wiertło Forstnera, takie sobie cudne, ładne, i wiertło do drewna o grubości 5 mm. Ładnie spakowane, ale Wolfcraft ładnie zawsze pakował swoje narzędzia. Nie wszystkie, ale większość. W tych pudełkach akurat nieładnie jest to spakowane. I co? Przechodzimy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie funkcjonowało i jak się to wszystko tutaj zachowa. Także lecimy. Ustawiamy sobie najpierw nasze fronty względem korpusu. Odsuwamy kawałeczek, wsuwamy jedną i drugą podkładkę, te nasze szabloniki. I teraz tak, tu do brzegu naszą płytą, naszymi pleckami ustalamy sobie odległość od góry. Tutaj drugi front również licujemy. I sprawdzamy, czy tutaj nam się wszystko zgadza. Jeżeli nam się to zgadza, można sobie skontrolować jeszcze raz wszystko, czy się nie poruszyło. A nawet jeżeli się poruszy, to w tym momencie same zawiasy nam też już to wyregulują, bo mają taką opcję. Jeżeli mamy równo, możemy przystąpić do znaczenia naszych zawiasów. Jeżeli już nam się wszystko zgadza, szabloniki ustawiamy od brzegu naszego frontu 5 cm w tym wypadku, bo to są małe fronty, więc tutaj można 5 cm spokojnie ustawić. Mamy tutaj w tym szablonie wyciętą taką, o, taką kontrolną, można sobie zrobić krechę, żeby wiedzieć po prostu, czy nam się później coś nie przesunęło. W drugim również możemy sobie zaznaczyć. OK. I teraz jak mamy już to zaznaczone, to możemy sobie tym naszym wiertłem z prowadzeniem zaznaczyć, zrobić takie wstępne odwierty.
jeden i drugi. Ok, i teraz, jeżeli mamy już to zrobione, to możemy front rozwiercić wiertłem Forstnera. Wspominałem, że jednej rzeczy tutaj nie ma, a nie ma tutaj dodatkowych otworków w szablonie pod wkręty dla puszki samego zawiasu, ale to w zasadzie da się przeżyć, bo w zasadzie mamy tutaj wiertło z prowadzeniem i później jak puszkę przyłożymy, to można sobie tym już to rozwiercić, także poniekąd to też załatwia sprawę. Ale gdyby tu przykładowo znalazły się takie dwa otworki, może by to ułatwiło jeszcze dodatkową jakąś tam robotę. No ale chyba wszystkiego nie da się zrobić. I to jest chyba jedyny mankament, bądź, nie wiem, może przeoczenie, ale nieważne. Jest, działa i o to chodzi. Dobrze, i teraz tutaj mamy stanowisko na wiertarce stołowej. Blacik na stanowisko. Przed drugim otworem trzeba wyczyścić tutaj dokładnie. O, to taki prowizoryczny stolik zrobiłem, żeby można było spokojnie sobie wiercić bez obaw, że się coś stanie. Mamy już wywiercone nasze otwory pod puszki i teraz trzeba przykręcić puszeczki do samego frontu. Tutaj znalazłem jeszcze jedną ciekawą opcję, jeżeli chodzi o ten szablon, bo się okazuje, że można go wykorzystać jako poprawne ustawienie samego zawiasu względem frontu, żeby po prostu nam nie wyszedł krzywo. Jak mam już go ustawiony, zaznaczę sobie, wywiercę otworki pod wkręty, jeden i drugi. Tak, dwa wkręty i kręcimy. Jedna strona, druga strona. Zawiasy przykręcone do frontu. Teraz przykładamy cały front do korpusu i przykręcamy. Ciekawe, czy się zamyka. Nawet się zamknął. Ok. I mamy przykręcone. Takim sposobem skręciłem sobie zawiasy, wiercąc we frontach wiertłem Forstnera, a później skręcając to wszystko w całość. Później na miejscu, gdzie też będzie taki film powstawał, już w domu, w kuchni, może nie w całości, bo jednak tutaj podejrzewam, że będę miał tylko weekend na zrobienie tej swojej kuchni, ale postawienie, a tam jeszcze muszę zdemontować starą kuchnię, trochę odświeżyć pomieszczenie, nie wiem co dokładnie jeszcze i no, dlatego podejrzewam, że będą powstawały gdzieś takie przebitki, ale już na samym końcu pozostaje regulacja, bo tutaj są jeszcze do osadzenia uchwyty, też jeszcze nie wiem jakie będą, jakieś tam powstaną, to już moja lepsza połówka tym się zajmuje, żeby sobie ogarnąć w końcu kuchnia, chociaż na dzień dzisiejszy no kuchnia jej i moja poniekąd też, no ja tam chodzę brudzić, a moja małżonka tam sprząta, krzycząc na mnie, że ja tego czasami nie robię, czasami często. Dobra, nieważne. Zostaw komentarz, podziel się swoimi przemyśleniami. Może interesuje Cię tutaj, jak zrobić taki, masz wiertarkę stołową, jak zrobić taki prosty przyrząd do wiercenia takich otworów. Bardzo przydatna sprawa. Nie wiem, co jeszcze byście chcieli, co sobie życzycie. No dobra, ja to nagrywam jeszcze w 2021 roku,
ale podejrzewam, że filmy i tak dopiero po nowym roku będą powstawały, także witajcie w nowym 2022 roku. Dobra, z tej strony Rafał, pozdrawiam serdecznie, bez pitolenia i do zobaczenia w następnym odcinku. Oglądajcie opis filmu, bo w opisie filmu są wszystkie linki do budowy calutkiej kuchni od A do Z. Także gorąco polecam. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.